Niemcy skarżą Włochy do Trybunału w Hadze. Niemcy skarżą Włochy w Trybunale w Hadze, że pozwalają ofiarom niemieckich zbrodni wojennych ubiegać się o odszkodowania. Niemcy skierowały do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze sprawę przeciwko Włochom, które domagają się odszkodowań dla ofiar niemieckich zbrodni wojennych. Strona niemiecka argumentuje, że żądania te naruszają prawo międzynarodowe. Włoska agencja ANSA, informując o decyzji władz w Berlinie, przypomina, że od lat trwają spory sądowe, w których włoscy krewni ofiar domagają się odszkodowań za zbrodnie popełnione przez Niemców podczas II wojny światowej. Zaznacza się, że w przypadkach tych faktem jest różna interpretacja sądów we Włoszech i w Niemczech. Niemcy twierdzą, że już wypłaciły wielomiliardowe odszkodowania za zbrodnie, na mocy podpisanych traktatów. W 2008 roku, dodaje agencja, włoski Sąd Najwyższy uznał, że Niemcy muszą wypłacić około 1 miliona euro rodzinie 9 osób zamordowanych przez Niemców w miejscowości Civitella w Toskanii w 1944 roku. Po tym orzeczeniu pojawiły się we włoskich sądach podobne sprawy. Niemcy uznały takie żądania za bezzasadne, a rację przyznał im w 2012 roku Trybunał w Hadze. Ponowne odwołanie w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości Niemcy złożyły w piątek, przypominając jego poprzednie stanowisko, w którym orzeczono, że włoski są nie ma kompetencji w sprawach o odszkodowanie w związku z immunitetem kraju w orzecznictwie cywilnym. Berlin argumentuje, że mimo tego wyroku włoskie sądy od 2012 roku przyjęły znaczną liczbę wniosków przeciwko Niemcom, naruszając ten im immunitet. Ale jest jedno, ale, podkreśla Ansa, zaznaczając, że w 2014 roku Włoski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zasada immunitetu u państwa nie odnosi się do zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Według strony niemieckiej to orzeczenie zostało przyjęte przy świadomym naruszeniu prawa międzynarodowego i obowiązku Włoch do stosowania się do wyroków podstawowego organu sądowego Narodów Zjednoczonych. Jak odnotowała strona niemiecka. W sądach włoskich złożono co najmniej 25 wniosków o odszkodowania, a w 15 sprawach nakazano ich wypłatę. W dwóch przypadkach włoskie sądy nakazały konfiskatę nieruchomości należących do państwa niemieckiego. Władze w Berlinie nie chcą do tego dopuścić.